Naprawdę nigdy tego nie robiłeś? Zawsze oddawaliśmy rzeczy praczce. Nic ci nie zostało? By pójść za Jezusem, musiałem pozbyć się udziałów. Mądry wybór. Jasne, choć nie do końca. Ta mądra decyzja obnażyła, jak bardzo brakuje mi praktycznej mądrości. Choćby jak robić pranie. Na szczęście nie jest to trudne. Co to jest? Sól, olej roślinny i tłuszcz zwierzęcy. Mogłem nie pytać. Trzeba to dobrze wymieszać. Roztwór jest nasycony? Dobrze. Teraz wyjmij pranie i wypłucz w wodzie. Mając pieniądze, moglibyśmy zatrudniać praczki. To dałoby nam czas na rozwój służby. Ale co powiedzą ludzie? Że wykorzystujemy czas i środki na budowanie Królestwa Mesjasza. Myślisz, że naśladowcy Jezusa nie wykonują zwyczajnej pracy? Pomyśl, jak wielki jest nasz potencjał. Nikt nie dowie się o Jezusie z ksiąg. Powinniśmy to rozpowiadać i gromadzić więcej zwolenników. Ludzie, z którymi rozmawiamy, robią pranie. Zachowując się wyniośle i gardząc zwyczajną pracą, przestaniemy być im bliscy. Teraz zawiń ubrania i mocno ugniataj na skalę. Ugniataj. Mocniej. To usuwa wodę i zabrudzenia z pomiędzy włókien. Nie mam z tym problemu, ale mając most, warto jest przejść. Mając fundusze, moglibyśmy robić więcej. Dlatego Zebedeusz rozpoczął produkcję oliwy, co nie przyniosło ani szekla. Jeszcze. Jeszcze. Judaszu, jesteś uczony. Dziękuję, ale niezbyt mądry. Za to również. Choć wolę to pierwsze. Oddałeś swoje życie nauczycielowi, prawda? Chodzi po wodzie i rozkazuje żywiołom. Niech będzie, że jest nauczycielem. A zapominasz dogłębnie szukać, jeśli czegoś nie rozumiesz. We wszystkim, co mówi i o co prosi, kryje się lekcja. Dobrze. Od czego zacząć? Spłucz po wyszorowaniu. Ubranie będzie wyglądać jak nowe. Teraz moja ulubiona część. Działa nawet na najbardziej opornej części. I pomaga szybciej wyschnąć. Zastanawiałem się, dlaczego ty nigdy nie śmierdzisz, mimo że przez cały czas ćwiczysz. Nie pocisz się nawet mimo ciężkiej pracy. Muszę się jakoś rozładować fizycznie. Siła nie jest mi już potrzebna. Nie do tego, o czym myślałem. Widzisz? Też to masz. Co takiego? Stary sposób myślenia. Porzuciłeś go. Ale nie da się go całkiem wyzbyć, więc się dostosowałeś. Uczymy ostatni raz. Nie rozumiem. Porzuciłem mój styl życia. I chociaż żyję radykalnie inaczej, nie potrafię nie zwracać uwagi, że moglibyśmy działać sprawniej. Ale czy ktoś cię o to prosi? Nie, mam tylko trzymać zakiewkę, więc rób to. Ale wiesz, wśród ludzi, których nakarmił, nie wszyscy byli biedni. Niektórzy byli po prostu daleko od domu, bez jedzenia. Gdybyśmy zebrali choć od 10% z tych 5000 ludzi, jako wyraz wdzięczności tych, których było na to stać, nie musielibyśmy teraz czekać, aż oliwny biznes Zebedeusza zacznie wreszcie zarabiać. Gdyby chciał, zebrałby ofiarę. Ale tego nie zrobił.
Zastanawiasz się, dlaczego nie zrobił tego w dawny, znany ci sposób? Dawny ja sprzedawałby te bochenki. Może pomyśl, dla kogo była ta lekcja. Wierzę jego słowu i lekcjom. One zmieniły moje życie. Ale tu chodzi o coś więcej. On jest Mesjaszem, Szymonie. Wiem. Na pewno? Jeśli jest synem Dawida i ma wypełnić proroctwo Izajasza, że góra ze świątynią Pana będzie posadowiona na szczycie gór, będzie wzniesiona ponad pagórki i popłyną do niej wszystkie narody, to musimy przyspieszyć. Nie zostanie królem, nie gromadząc środków ani władzy. To niebywałe. On jest niebywały. Zapowiedziany, a teraz obecny. Ciągle jest brudne, Judaszu. Daj spokój. To mój pierwszy raz. Poza tym nie jestem tak silny jak ty. Więc uruchom swoją pomysłowość. Jezus nas o to prosił, dlatego to robimy. Jesteś pewny, że o to? Choć czyste ubrania zawsze się przydają. Niedługo lepiej to zrozumiesz. Kiedy zaczynałem, też musiałem przejść kilka trudnych lekcji. Tłuszcz zwierzęcy. Nie będzie grudek? Nie. Jest przetopiony i przelany przez sito, żeby je oddzielić. To trochę tak jak z przesiewaniem pszenicy, aby oddzielić dobre ziarno od złego.